Chwała Bogu, bracia i siostry, na dzisiejszym piątkowym nabożeństwie dziękujemy Panu naszemu, że możemy się spotykać po raz kolejny. Możemy słuchać Słowa Pańskiego, możemy się budować. To jest wielki, niesamowity przywilej. Jako Boży prezent możemy traktować to, że możemy słuchać Słowo, które Duch Święty nam objaśnia wedle potrzeby i możemy rozumieć pełnię Bożej woli. Chwała Panu naszemu. Teraz będziemy modlić, aby nasz Pan przygotował nas na słuchanie Słowa Jego, aby nas namaścił, aby nam uszy do słuchania, dał nam serce do przyjmowania tego, co będzie mówione. Chwała Ci nasz Boże, chwała Ci nasz Panie. Panie, dziękujemy Ci za ten słoneczny, wspaniały, majowy dzień. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy znów tutaj być na tym miejscu i słuchać Twojego Słowa, Twojego wspaniałego, świętego Słowa i budować się nim, Panie, ubogacać swoje życie w ten sposób. Nasz poziom świętości wzrasta coraz bardziej. Przybliżamy się do Twojego tronu łaski. Panie, dziękujemy Ci, nasz Boże. Dziękujemy Ci, Panie, za tą wspaniałą łaskę, za ten wspaniały przywilej, Panie, bo jest to niesamowity zaszczyt słuchać Twojego słowa, Panie. Bo to nie są puste słowa, ale słowa, z których wychodzi moc, która zmienia nasze życie, Panie. Zmienia życie ludzi, którzy słuchają Twojego słowa i pragną według tego słowa żyć. Twoje niech będzie chwała, Twoje niech będzie cześć, Panie. Pobłogosław nas, wszystkich, którzy będziemy słuchać. Błogosław głoszącego słowa, błogosław wszystkich słuchających. Niech Twoje namaszczenie spłynie na nas wszystkich. W imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen. Bracia i siostry, będziemy dzisiaj słuchać słowa z fragmentu zapisanego w Ewangelii Łukasza w rozdziale 9. Od wiersza 43 do wiersza 62. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, od 43 do 62. I zdumiewali się wszyscy nad wielkością Boga, lecz gdy wszyscy dziwili się temu wszystkiemu, co czynił, on rzekł do uczniów swoich. Nakłońcie uszu swoich do tych słów. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. Lecz oni nie zrozumieli tego słowa, i było ono zakryte przed nimi. Także nie pojęli go, a bali się go pytać o znaczenie tego słowa. Przyszło im też na myśl, kto by z nich był największy. Jezus zaś, wiedząc o tej myśli ich serc, wziął dziecię, postawił je przy sobie i rzekł do nich. Kto by przyjął to dziecię w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki. A Jan odpowiadając rzekł, mistrzu, widzieliśmy takiego, który w Twoim imieniu wygania demony i zabranialiśmy mu, ponieważ nie chodzi z nami. Gdy Jezus rzekł do niego, nie zabraniajcie, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. I stało się, gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, i że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A kiedy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan, rzekli, Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł, nie wiecie, jakiego ducha jesteście, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego, lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł, pójdź za mną. A ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny, pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przełoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Widzimy w całym tym fragmencie, Jezus mówi kilka ładnych, takich wspaniałych rzeczy, ale skupimy się na tej jednej rzeczy, która jest opisana od wiersza 57. Wiemy, że Jezus chodził po tej ziemi i czego szukał? Szukał ludzi, którzy będą szli Jego drogami, będą słuchać Jego nauki, którzy będą Go naśladować, czyli którzy będą Jego uczniami. On jako Pan, jako Bóg, oczywiście jako prorok i nauczyciel, szukał uczniów, szukał tych, którzy będą Go naśladować. Miał tych swoich, jak to niektórzy mówią, przybocznych 12,
apostołów, ale szukał, żeby było ich jeszcze więcej i jeszcze więcej. Ta dwunastka to była taka podstawa, taka grupa początkowych jego sług, ale Jezus szukał, aby było ich więcej i więcej i więcej i głosił ludziom swoją Ewangelię setkom, tysiącom ludzi. Setkom, tysiącom ludzi. Inni przychodzili, słuchali jego nauki, inni odchodzili, bo nie potrafili przyjmować jego słów. Były dla nich abstrakcyjne, były dla nich gorszące, były dla nich nie do przyjęcia, były dla nich niezrozumiałe, były dla nich abstrakcyjne i odchodzili. Inni chodzili z nim miesiąc, inni chodzili z nim rok, inni chodzili tak jak Judasz, od samego początku prawie do samego końca i też nie wytrwał do końca. Jezus szukał uczniów, którzy będą z nim cały czas. I ludzie przychodzili do Jezusa Chrystusa, słuchając jego nauki, z pewnym nastawieniem, z pewnym bagażem swoich doświadczeń, bagażem swoich przemyśleń, swoich wniosków, swoich analiz, kiedy słuchali jego słowa. Jezus mówi tutaj o trzech osobach, może o trzech postawach ludzi, którzy przychodzą do Jezusa Chrystusa. A postawy te były negatywne. Czytamy tutaj od wiersza 57. I gdy szli drogą, Jezus szedł z uczniami drogą i rzekł ktoś do niego. Nawet człowiek nie jest opisany z imienia, tylko ktoś tak bezimiennie jest opisany, rzekł, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Wspaniała deklaracja. Człowiek jest nastawiony, człowiek jest zachęcony, człowiek postanowił, tak, podoba mi się ten człowiek, Jezus Chrystus, pójdę za nim. Co nim kierowało? Najadł się może na pustyni, może był wśród tych 5000, którzy jedli, może był wśród 4000, którzy jedli, których Jezus nakarmił, może widział cuda, które Jezus czynił, może był w Kanie Galilejskiej, kiedy Jezus rozmnożył wino, może widział, jak Jezus otwierał oczy ślepym. Napatrzył się, no wspaniale, wspaniałą naukę z mocą Jezus głosi. I przybiegł do Jezusa, spotkał go po drodze i mówi, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus, odpowiadając, jakby studzi jego zapał do tego stopnia, że już dalej o nim nie słyszymy. Zrezygnował już na samym początku. Czy Jezus nie chciał, aby został jego uczniem? Jezus chciał, aby został jego uczniem. Ale Jezus chce, aby ludzie, którzy chcą zostać jego uczniami, którzy chcą zostać jego naśladowcami, robili to z czystych pobudek, z pragnienia serca, że chcą iść Bożą drogą, a nie tylko spijać tą taką śmietankę, takie zaszczyty służby. Wiele ludzi ogląda teraz w środkach masowego przekazu różne ewangelizacje, różne nabożeństwa, różne konferencje i dzieją się wspaniałe rzeczy, cuda się dzieją. I w sercach pewnie rodzi się taka myśl, ja też bym tak chciał. Chciałbym położyć rękę na chorego człowieka i człowiek zostaje uzdrowiony. Chciałbym krzyknąć do demona, precz w imieniu Jezusa i demon hukiem ucieka. Jeden, może dwa, może cały legion demonów. Chciałbym tak samo. Chciałbym tak samo. Ale chcieć tak samo, to trzeba zapłacić cenę. Kiedy widzimy tych ewangelistów, kiedy widzimy tych sług Bożych, którzy usługują nierzadko w trudzie, w znoju, w prześladowaniach, w doświadczeniach, oni musieli mieć przed Boga przygotowani do tej służby. Chcieli tak, chcieli służyć. Ten człowiek też chciał służyć. Chciał iść za Jezusem. Pójdę za tobą, popatrzcie, dokądkolwiek pójdziesz. Gdzie Jezu pójdziesz, tam pójdę z tobą. Czyli wnioskujemy z tej deklaracji, że jak Jezus miał cierpieć głód, to ten człowiek też był gotowy na głód. Jak Jezusa prześladowali, ten człowiek też był gotowy na prześladowanie. Przynajmniej tak wynikało z tej deklaracji. A Jezus mówi, odpowiadając na jego deklarację, w 58 wierszu mówi, Jezus rzekł do niego, lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Czy inaczej mówiąc, ty wiesz, na co się porywasz? Ty wiesz, co to znaczy pójść za mną? Naprawdę jesteś gotowy pójść za mną? Człowiek pierwszy był pewien, że wszędzie i zawsze chce pójść za Chrystusem. Zobaczmy, nie poczekał na wezwanie Jezusa,
sam narzucił się Jezusowi swoją osobą. Zaoferował mu swoje poddanie, zaoferował mu swoje uniżenie, swoje posłuszeństwo. Był zadufany, niezrozumiale zapalony i nieświadomy zupełnie kosztów, które musi ponieść, aby służyć Jezusowi. Zupełnie nie zrozumiał słów, które wypowiedział. Czasami, bracia i siostry, widzimy taką sytuację. W Urzędzie Stanu Cywilnego przychodzi mężczyzna i kobieta, chcą być razem na całe życie. Urzędnik Stanu Cywilnego udziela im ślubu, czy stoją przed osobą duchownym w kościele, jest ślubowanie małżeńskie. I tam jest mowa, że będziesz ze swoją żoną, ze swoim współmałżonkiem na dobre i na złe do końca swoich dni. Na dobre i na złe do końca swoich dni. I wszyscy odpowiadają, że tak chcę. Nie słyszałem o takim ślubie, nie byłem o takim ślubie, kiedy ktoś powiedział, że nie, się nie zgadza. Wszyscy odpowiedzieli, tak, zgadzam się. A mija rok, mija kilka lat. Słyszałem o takich ślubach, małżeństwach, które trwały 6 godzin u amerykańskich aktorów. 6 godzin. I już nie wytrwał, bo coś się wydarzyło. Inaczej jest być z drugą osobą na dobre, a inaczej, kiedy przyjdzie doświadczenie. I co wtedy? Gdzie jest ta nasza deklaracja, którą składaliśmy? Ten człowiek zupełnie nie rozumiał słów, które by powiedział do Jezusa. Odpowiedź Jezusa wydaje się na pierwszy rzut oka niezwiązana z propozycją tego człowieka, jednak była to precyzyjna odpowiedź na jego pytanie. Czy wiesz, co naprawdę oznacza pójście za mną? Oznacza porzucenie wygód, przyjemności tego życia. Nie ma domu, mówi Jezus, który mógłbym nazwać własnym. Czyli nie mam, gdzie bym głowę skłonił. Ta ziemia nie daje mi żadnego odpoczynku. Lisy i ptaki mają więcej ode mnie, bo mają swoje gniazda i mają swoje jamy. Czy nadal chcesz pójść za mną, nawet jeżeli będzie to oznaczało porzucenie tych rzeczy, które większość ludzi uznaje za swoje niezbywalne prawa? No jak to mogę nie mieć domu? No jak to może mi brakować na chleb? No jak to mogę żyć w pragnieniu, w nagości, w XXI wieku? Ludzi to nie dociera. I kiedy Jezus to jemu powiedział, dokładnie nakreślił mu tym jednym zdaniem, co to znaczy pójść za Jezusem, nie czytamy już o nim więcej. Szybko jego zapał ostygł, jeśli można nazwać to zapałem, słomianym zapałem. Jezus chce ludzi, którzy będą z nim na dobre i na złe. Tu nasuwa się od razu wypowiedź Joba, który mówi, dobre przyjmujemy od Boga, to jest bardzo fajnie przyjmować dobre, ale przyjmujemy złe. Przyjmujmy złe. Zawierzyliśmy Bogu swoje życie, kiedy przyjmowaliśmy Jezusa do swojego serca, to przyjmowaliśmy to Jezusa na dobre i na złe. W wspaniałych momentach i w momentach doświadczeń, w momentach trudnych. Tym bardziej w momentach trudnych. Ten człowiek powiedział, pójdź za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Proszę siostry, ile ludzi się przywinęło w społecznościach, nie mówię tylko o naszych, w różnych społecznościach, którzy deklarowali Bogu wspaniałe rzeczy, ślubowali mu niesamowite rzeczy. Przychodziło doświadczenia, nawet niezbyt ciężkie, i ludzie odpuszczali. Ludzie rezygnowali. A ja myślałem, że to będzie tak, i tak, i tak, a wyszło zupełnie inaczej. To nie warto. Pamiętacie, w Słowie Bożym napisane jest, kiedy Jezus głosił o tym, aby spożywać Jego krew, aby spożywać Jego ciało. Jezus nie mówił o tym dosłownym spożywaniu Jego krwi i Jego ciała. Nie mówi o kanibalizmie. 99% ludzi, którzy Go słuchali, uznali, że to ciężka ta mowa. Ktoś je słuchać zdoła. Jak to ja mam pić krew tego człowieka, mam spożywać Jego ciało? Twarda to mowa. I zrezygnowali. Czy to było doświadczenie? Nie. Czy to było problem? No nie. To była próba od Boga? Też nie.
To była tylko niezrozumiała wypowiedź Jezusa. I oni już zrezygnowali. Zrezygnowali. Bóg szuka tych, którzy będą z nim na dobre i na złe. Na dobre i na złe. Druga osoba, która jest tu opisana, usłyszał wezwanie Jezusa, by pójść za nim. Jezus go wezwał. Czytamy od 59 wiersza. Pójdź za mną, ten odpowiedział Jezusowi. Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Człowiek ten na swój sposób chciał odpowiedzieć na zachętę Jezusa, pójdź za mną, na wezwanie Jezusa, ale były pewne rzeczy, które chciał uczynić najpierw. Powiedział do Jezusa, pozwól najpierw. Nazwał Jezusa Panem, ale na pierwszym miejscu postawił swoje pragnienie i potrzeby. Ten człowiek miał coś innego, ważnego do zrobienia. Możemy to nazwać zajęciem lub zadaniem. I to odciągnęło go od ścieżki bezwarunkowego uczniostwa. Często ludzie są zachęcani do służby, do uczniostwa i wymawiają się, o ja ciężko pracuję i nie będę miał czasu. To dzięki Bogu, że ja mam czas pójść do kościoła i te półtorej godziny, dwie godziny wytrzymać na nabożeństwie, te 3-4 razy w tygodniu. To już absolutny maks. Więcej absolutnie nie. Niektórzy myślą, mam tyle zadań, dali mi tyle obowiązków i w pracy, i gdziekolwiek, nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie. Muszę najpierw to zrobić, te sprawy poukładać, tamto poukładać, a wtedy przyjdę i będę służył. I tak mijają lata, dekady. Niektórzy myślą, mówią tak, teraz nie mam czasu dla Jezusa, później. Później, jeszcze później. Często młodzi tak mówią, jak rodzice proszą o coś, zaraz. Czyli nie teraz, zaraz. Czyli jestem czymś zajęty, które dla mnie jest ważne, dlatego to, co mi mówisz, zrobię zaraz. To, co mi mówisz, zrobię zaraz. Widzimy? Zawsze jest coś. Czy pogrzeb ojca, jak czytamy w tym fragmencie, to była zła rzecz? Nie, absolutnie. To nie była zła rzecz. Sposób jego wypowiedzi stwierdzał, jakie było jego myślenie. Że Jezus jest prorokiem, to prawda. Jezus jest nauczycielem, tak, to prawda. Ale są rzeczy i osoby ważniejsze niż nauczyciel. Tak byśmy traktowali tak naukę Jezusa Chrystusa na naukę, którą pobieramy w szkołach. Czy szkoła jest najważniejsza? Nie, szkoła jest ważna. Bardzo ważna. Ale szkoła nie jest najważniejsza. Ale nauka, którą głosi Jezus, ona nie jest ważna. Ona jest najważniejsza. Ona jest najważniejsza. Ona jest nadrzędna wobec tego wszystkiego, co tu głosimy. Nadrzędna. Potem takie dwa przykłady dwóch ludzkich postaw, które są opisane w Słowie Bożym. Pierwszy czytamy w Ewangelii Marka. To taki przykład negatywny. Ewangelia Marka, 14 rozdział, od wiersza 27 do 31. Fragment jest bardzo znany, to jest o apostole Piotrze. Wtedy, kiedy jeszcze nie był napełniony Duchem Świętym. Ewangelia Marka, 14, 27, 31. I rzekł im Jezus, wy wszyscy zgorszycie się, bo napisano, uderzę pasterza, a owce będą rozproszone. Lecz po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A Piotr rzekł do niego, choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak nie. Czyli będę z tobą wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. To jakby ta sama deklaracja, co ten człowiek złożył. Choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak nie. Rzekł mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, że ty dzisiaj, za kilka godzin, tej nocy, pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się nie zaprzesz. Ale on tym bardziej zapewniał, choćbym nawet miał umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Tak samo mówili i wszyscy. I jak sytuacja się skończyła? Piotr się zaparł Jezusa Chrystusa. Trochę to inna sytuacja, bo Jezus mówi dla Piotra, jaka będzie prawda.
jaka będzie prawda. Ale widzimy, jaka była deklaracja Piotra. Nie wiedział dokładnie, co ryzykuje. Nie wiedział dokładnie, jaka jest powaga tego, co powiedział. I jaka jest powaga tego, jaki jest ciężar gatunkowy tego, co czekało Jezusa Chrystusa. To jego męka, to jego cierpienie. I kiedy do Piotra to dotarło, on przy tym ognisku, kiedy się grzał z ludźmi przy tym ognisku, on już wtedy bał się. To, że ktoś go zapytał, czy ty jesteś z tych, którzy są z Jezusem, to już było kropka nad i. Piotr już postanowił, że będzie zaprzeczał, bo się bał. A deklarował co innego. Tak jakby negatywny przykład. Oczywiście Piotr później się zmienił. Kiedy w Dziejach Apostolskich schodzi Duch Święty, Piotr staje się zupełnie innym Piotrem. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Pozytywny przykład w tym momencie czytamy w Ewangelii Łukasza, 5 rozdział, wiersze 27-28. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, wiersze 27 i 28. Potem wyszedł i ujrzał celnika imieniem Lewi, siedzącego przy cle, i rzekł do niego, pójdź za mną. Pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim. Zauważymy? Zauważmy, Jezus mówi, pójdź za mną. I co robi Lewi, albo inaczej byśmy powiedzieli Mateusz, ewangelista? Pozostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. Drugi ten człowiek, który czytamy w tym głównym fragmencie, też Jezus woła do niego, pójdź za mną. A ten mówi, panie, dobrze, ale najpierw zrobię to i to. Jezu, poczekaj. Boże, poczekaj. Na razie w tym momencie nie jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsze są inne rzeczy. Tutaj Mateusz nie mówi, panie, poczekaj, tylko zapłacę rachunki, panie, poczekaj, tylko posprzątam, panie, poczekaj, tylko zrobię to, zrobię tamto, rozliczę się z moimi przełożonymi, cokolwiek innego. Nie. Czytamy Mateusz, pozostawia wszystko, wstaje i idzie za nim. Mateusz jest gotowy na to wszystko, co go czeka w Jezusie Chrystusie. Jest gotowy całkowicie. Trzeci fragment mówi o trzecim człowieku. W wierszu 61 powiedział też inny człowiek, pójdę za tobą, panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Widzimy taka dziwna sytuacja. Jakbyśmy powiedzieli tak, Boże, będę ci służył pod warunkiem. Będę ci służył pod warunkiem. A jakie my Bogu możemy warunki stawiać? Albo mu służymy, albo nie. Niektórzy ludzie próbują wystawiać Boga na jego cierpliwość, mówiąc zaraz. Bóg mówi, przyjdź do mnie, dam ci służbę, będziesz służył w kościele. Boże, nie teraz, zaraz, pod warunkiem. Jeśli spełnisz to w moim życiu, jeśli spełnisz to, to będę cię służył. Bogu warunków nie możemy stawiać. Bogu warunków nie możemy stawiać, absolutnie. Jezus odpowiada mu w ciekawy sposób. Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Prośba ta była sama w sobie uzasadniona, bo chciał się pożegnać ze swoimi rodzicami, ze swoją rodziną. Jednak nawet powszechne zwyczaje tego życia są niewłaściwe w porównaniu z natychmiastowym i całkowitym posłuszeństwem Jezusowi. Jeśli Bóg wymaga od nas posłuszeństwa natychmiastowego, to nasza reakcja powinna być jednoznaczna. Idę za Bogiem. Wszystko inne może poczekać. Jezus powiedział mu, jeżeli ktoś przyłoży rękę do pługa uczniostwa, to nie jest mowa o pługu takim rolniczym, takim dosłownym, takim metalowym narzędziem. Nie, do pługa uczniostwa lub ktoś woli służby, ktoś woli. Nie może spoglądać wstecz, inaczej nie będzie się nadawał do Królestwa Bożego. I to nie jest mowa o zbawieniu. Ale o służbie. To nie jest kwestia wejścia do Królestwa, ale służby w Królestwie po tym, jak się do niego weszło. Kiedy człowiek przyjmuje zbawienie, następnym jego krokiem przed Bogiem powinna być służba.
bezwarunkowa służba Bogu. Nie powinniśmy mówić, Boże, najpierw zrobię to i do Ciebie potem przyjdę. Boże, przyjdę do Ciebie pod warunkiem, jeśli to i to w moim życiu się stanie. A jeśli to się nie stanie, to nie przyjdziemy do Boga, tak? I nie będziemy Mu służyć. Jeszcze jest jedna rzecz, która może przeszkadzać w służbie. Własne ambicje. Własne ambicje. Albo za dużo chcemy, albo mamy wygórowane wyobrażenia służby, które nijak się mają z tym, co oferuje nam Bóg. Albo nie chcemy się angażować, bo czeka nas więcej pracy. Będziemy musieli, jak niektórzy słyszałem, mówili, nie przyjmę służby, bo będę musiał więcej Biblii czytać. Będę musiał więcej się modlić. Będę musiał prowadzić życie święte. Nie będę mógł robić tego, robić tamtego, co teraz robię. To nie, to mi się to nie kalkuluje. Nie kalkuluje mi się. A niektórzy chcą służyć Bogu, ale przychodzą i mówią, Boże, ja będę Ci służył, ale na moich zasadach. Bóg powołuje Cię do służby, na przykład szkoły niedzielne. A nie, to nie szkoły niedzielne, nie. Ja chcę być pastorem. Ja chcę być liderem uwielbienia, bo nasz lider to nie bardzo się sprawdza. Ja chcę, będę lepszym liderem. Ja będę lepiej głosił słowo. A szkoła niedzielna, tyle jest nauczycieli szkoły niedzielnej, co tam będę się jeszcze pchał? Ja czuję, że poradziłbym sobie jako pastor albo lider uwielbienia. Jestem po szkole muzycznej, jestem po szkole teologicznej, skończyłem chrześcijańską akademię teologiczną, mam doktorat z teologii, mam magistra z etyki, z filozofii, to się przydaje. Znam grekę, hebrajski, aramejski, to się bardzo przydaje. Gram na trzech instrumentach. A Bóg mówi, chcecie widzieć jako nauczyciel szkoły niedzielnej. I pojawia się konflikt. Czy każemy Bogu natychmiastowe i całkowite posłuszeństwo, kiedy Bóg nas wezwie do służby? Czy będziemy Bogu stawiać warunki? Czy będziemy nakreślać Bogu nasz plan służby dla Boga? Czytamy fragment Ewangelii Łukasza, 14 rozdział, wiersze 25-33. A szły za nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego. Mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie osiądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Pamiętamy tego pierwszego mężczyznę, który powiedział do Jezusa Chrystusa, Panie, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Czyli założył, miał fundament. Chciał pójść za Jezusem. Założę fundament na Jezusie. No, słabiutki, bardzo kruchy, ale położył fundament na Jezusie. Czyli chciał zbudować wieżę, ale nie obliczył kosztów. Położył fundament, ale nie mógł dokończyć, bo to wszystko go przerosło. To wszystko go przerosło. Dalej w Ewangelii Łukasza, w 9 rozdziale, 23 i 24 czytamy, to powiedział do wszystkich i powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie, codziennie naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Zaprzeć siebie oznacza dobrowolne wyzbycie się wszelkich tak zwanych praw do planowania i wybierania i uznanie panowania Jezusa Chrystusa nad każdym aspektem naszego życia. Wzięcie krzyża oznacza celowe wybranie życia, które prowadził Jezus Chrystus. Wzięcie krzyża oznacza celowe i wybranie życia, które prowadził Jezus Chrystus. Co ono ze sobą niesie? Co niesie za sobą niesienie krzyża na co dzień? Krzyża, o którym mówił Jezus.
Niesie ono, po pierwsze, opozycję ze strony tych, których kochamy. Opozycję. Rodzina, rodzice, rodzeństwo, znajomi będą przeciwko nam, bo wybraliśmy Jezusa. Po drugie, odrzucenie przez świat. Świat nie będzie kochał tego, co nie jest jego. Jesteśmy Bożymi ludźmi, a nie światowymi. Świat nie będzie takich ludzi akceptował. Po trzecie, porzucenie rodziny, domu i wygód tego życia. Po czwarte, całkowicie poleganie na Bogu. Po piąte, posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Po szóste, głoszenie niepopularnego przesłania Ewangelii. Po siódme, możemy natrafić na ścieżkę samotności. Po ósme, będziemy atakowani ze strony przywódców religijnych. Następnie możemy cierpieć prześladowanie dla sprawiedliwości. Możemy odczuwać zniesławienie i wstyd ze strony tych, którzy nas otaczają. Ale też będziemy musieli uśmiercić swoje własne ja dla siebie samego i dla samego świata. Same rzeczy negatywne mogą być w tym, kiedy będziemy dźwigać krzyż Jezusa Chrystusa. Ale czy są rzeczy pozytywne? Jak najbardziej. Wzięcie Bożego krzyża, swego krzyża na swoje plecy oznacza również trwanie w prawdziwym Bożym życiu. Oznacza to także wieczną nagrodę, którą Bóg przygotował tym, którzy Go miłują, którzy podążają za Nim. Wieczna nagroda. Jak apostoł Paweł mówi, czeka wieniec sprawiedliwości dla tych, którzy umiłowali przyjście Jezusa Chrystusa. Wieniec Bożej sprawiedliwości. Ludzie uważają za szalonych tych, którzy najpierw szukają Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości i oddają Mu się bez zastrzeżeń. Nowa Ewangelia mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Jednak to życie rezygnacji jest prawdziwym życiem. Oznacza się radością i świętą beztroską i głęboką wewnętrzną satysfakcją, której nie można opisać. Służenie Bogu daje niesamowity efekt. Blisko społeczność z Bogiem. Tego nie da się na nic zamienić. Nie mówię już o nagrodach, o tym, co nas czeka po przejściu tam za zasłonę do góry, kiedy spotkamy się z naszym Ojcem, kiedy Pan Jezus po nas przyjdzie. Ale tu jeszcze na tej ziemi Bóg będzie nas niesamowicie błogosławił. Jeśli będzie widział, że chcemy Mu służyć, chcemy być z Nim na dobre i na złe. Nie tylko na dobre. Na dobre i na złe. Będziemy Mu wierni do końca. Tak jak wspomniany już apostoł Piotr, popełniał błędy jak każdy człowiek. Ale kiedy postanowił pójść całkowicie za Bogiem, kiedy zszedł Duch Święty i napełnił Piotra, Piotr stał się zupełnie innym człowiekiem. Staje przed Radą Najwyższą, ryzykując życie i mówi, ja będę słuchał Jezusa Chrystusa, nie was. Ja będę słuchał Boga, bo to jest dla mnie wartościowsze niż wasza tutaj, wasze nakazy, wasze zakazy. Jezus mówi, głoś Ewangelii, a wy mówicie, nie głoś Ewangelii. Kogo będę słuchał? Będę słuchał Jezusa Chrystusa. I cała Jerozolima była napełniona Ewangelią. Przez Piotra i tych, którzy byli do Niego podobni. Przez tych, którzy byli do Niego podobni. Ewangelia Marka 10:28-30. Już na koniec przeczytamy ostatni fragment. Ewangelia Marka, 10 rozdział, wiersze 28-30. I począł Piotr mówić do niego, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Całym sobą poszliśmy za tobą. Wszystko zostawiliśmy. Jezus odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostrę, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz i w doczesnym życiu domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. To nam Bóg obiecuje za naszą wierność, za naszą służbę przed Bogiem. Tak, służba w znoju, służba w trudnościach, służba, jak Jezus mówi, wśród prześladowań, ale wśród Bożego błogosławieństwa, niesamowitego Bożego błogosławieństwa. Niesamowitego Bożego błogosławieństwa. Ludzie nie chcą służyć Bogu.
Straszne. Ktoś, kto nie chce służyć Bogu. Nie chce służyć temu, który poświęcił całe życie, aby ludzie mieli życie wieczne. Aby ludzie byli tam w niebie przy Ojcu i żyli na wieki wieczne. Jest zachęca nas do służby, ale służby na Jego zasadach. Jezus chce tylko wiedzieć, jaka jest nasza decyzja. To wystarczy. Co jest w naszym sercu? Boże, ja chcę Ci służyć. Bóg dobrze, Bóg mówi dobrze. Chcesz mi służyć dobrze, będziesz mi służył. Ale pamiętaj, cenę będziesz musiał zapłacić. Czy gotowi jesteśmy zapłacić cenę służby Bogu? Czy gotowi jesteśmy zapłacić cenę za uczniostwo? Za przywilej uczniostwa Jezusa Chrystusa? Czy jesteśmy na to gotowi? Ja postanowiłem jakiś czas temu, że chcę podążać za Jezusem i nie chcę sobie drogi zejść. Ta droga, która już przeszedłem, nie była osłana różami. I nie wiem jeszcze, co mnie czeka w przyszłości, ale tej drogi nie chcę zejść. Bo to jest jedyna właściwa droga, na której jestem. Tego samego życzę i wam. Tych wszystkich, którzy mnie oglądacie. Abyście podążali za Jezusem. A jeśli już na tej drodze jesteście, nie zbaczajcie z niej, bo to jest jedyna słuszna i właściwa droga, na którą stąpacie. Jedyna droga, która prowadzi do życia wiecznego. Jedyna droga. Bo tylko służba chroni nas przed utratą zbawienia. Paradoksalnie. Przyjmujesz zbawienie, przyjmujesz Jezusa Chrystusa i myślisz, wszystko jest okej, jest super, mam zbawienie, nic mi więcej nie potrzeba. Co Boże mówi? Zbawienie z drżeniem sprawujcie. Służba daje nam zabezpieczenie. To, do czego Bóg nas wybrał, mówi apostoł Paweł. Apostoł Paweł mówi, musimy swoje wybranie i powołanie przez Boga umocnić służbą. Im będziemy Bogu służyć, i będziemy się uświęcać, i będziemy robić to wszystko, do czego Bóg nas powołuje, Słowo mówi, nigdy się nie potkniemy, nigdy z tej drogi nie zejdziemy. To powoduje służbę, jeśli przed Bogiem chcemy służyć. Nie tylko wziąć zbawienie i korzystać. Bóg mówi, służba, uczniostwa, praca dla Jezusa Chrystusa. To chciałbym przecież, abyśmy usłyszeli, abyśmy sobie to wzięli do serca i podjęli decyzję. Idę za Bogiem. Oczywiście nie jest to mowa o zbawieniu. To jest mowa o uczniostwie. Idę za Bogiem, chcę Mu służyć. I z tej drogi nigdy nie zejdę. Bo kocham Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Chwała Ci, nasz Boże, chwała Ci, nasz Panie. Panie, dziękuję Ci za ten czas, za ten dzień, za to nabożeństwo i za te słowo, które słyszeliśmy. Spraw, Panie, aby ono w naszym życiu wydało owoc. Stokrotny, Panie, owoc trwały. Owoc, który wyda tylko dobra ziemia, na której jest wspaniałe słowo posiane. My, Panie, tą dobrą ziemią jesteśmy, Panie, i siej, Panie, te słowo. I ono będzie wzrastać i będzie przynosić Tobie wspaniały owoc. Panie, chcemy Tobie służyć. Chcemy z całego serca Tobie służyć, Panie. Chcemy być z Tobą na dobre i na złe. Po wieki wieków, Panie. Chwała Ci, nasz Boże, chwała Ci, nasz Panie. Panie, dziękuję Ci za ten czas. Panie, dziękuję Ci za deszcz, który nam dałeś. Panie, dawaj nam jeszcze tego deszcza. Panie, dawaj nam właściwą pogodę. Kiedy trzeba słońce, daj nam słońce. Kiedy trzeba deszcz, daj nam deszcz, Panie. Aby wszystko było, wszystkiego było pod dostatkiem, Panie. Żeby niczego nie brakowało. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci, Panie, za budowę naszego nowego kościoła. Spraw, Panie, aby ten dach już powstał, Panie. Abyśmy mogli się nim cieszyć. Aby przykrył te mury, Panie. I uchronił od warunków atmosferycznych, Boże. Pobłogosław wszystkich tych, którzy to prowadzą, nadzorują, wszystkich, którzy to będą wykonywać i błogosław wszystkich tych, którzy finansowo tę budowę wspierają i modlą się o tę budowę. Niech ci ludzie wszyscy będą błogosławieni w imieniu Jezusa Chrystusa. A największa chwała niech będzie Tobie, Panie nasz. Chwała Ci po wieki wieków. Amen.